Siema, dzisiaj jesteśmy na gościnnych występach. Lecimy sobie mały przelocik, jakieś 85 km do Płocka. Jak widzicie, dość dużą bandą z Biskitek. To jest jakieś 20 km A2 w stronę Poznania z Warszawy, a potem mamy tak 80 parę kilometrów do przelecenia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po pierwsze, to tu jak wystartujemy i zobaczycie takie lotnisko po prawej stronie, to tam nie lądujcie, to nie jest płot. Dobra, panowie, chodźcie tutaj bliżej. Ci, co są tym, przypominam, jak lecimy. Lecimy do skraju Suchaczewa. Nie przez miasto, tu skrajem, lewym koniecznie, nie z tej strony, lewym skrajem, rozumiecie? Później do Wisły. Będzie to kolanko widać z daleka. Tu będziemy mieli około 500 metrów, w związku z tym to będzie dość dobrze widać. W związku z tym, nie wiem, 20 km, to nie jest jakieś dużo odległe. Będzie tą Wisłę widać. Tam 10 czy 20 stopni kierunek, to i tak na Wisłę traficie. Jak ktoś w tą stronę poleci, to już... Rafineria jest tutaj, z drugiej strony. Absolutnie, ale to absolutnie nie można wlecieć na rafinerię. To nie jest kwestia mapy, bo widać rafinerię. I tam jest strefa zakazana, absolutnie nie wolno wlecieć na rafinerię z żadnego powodu. Ktoś pogubi, żeby lądować, pisać na grupie i was zwiozą, tak? Lecimy wzdłuż Wisły i w Płocku jest, zobaczycie, to będzie jedyne, zobaczcie, duże miasto, tak? Będzie pierwszy most, taki nowy, tam z podporami, taki... Tam odbijemy w prawo wzdłuż tej drogi. Jestem już przy tym drodze. Jeśli ci się nie podoba, to obleć albo wyląduj, albo cofnij się i wyląduj gdzie indziej, bo nie jest wstydem wylądować 10 km dalej. Wstydem jest wylądować na tak wysokiego napięcia. I dolecimy do lotniska. Siadamy tam jak najbliżej. Jak leci? Tak, jest to, powiem ci, że nie. Jak by się lądowało? No zajebiście lądowało się. Jak ci leciało? Zajebiście, fajny przelot, 80 km. Trochę zimno, ale dalej nie.
Jak się podobało? Bałem się nad miastem. Ale rzucało no strasznie, jeszcze byłem taki zmarznięty. Kurde, rąk nie czułem. I tak mega rzucało. Ale my już nie dzisiaj pasujemy. Do następnego.